finansowej, również wprowadzone zostały zmiany. I także zmniejsza się liczba zamów na przykład pod nazwą ścieżki rekreacyjnej do poprawia one struktury i tutaj łączne nakłady po zmianie to 160 tysięcy złotych. Zwiększa się limity wydatków na przedsięwzięciu majątkowym pod nazwą zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Kojno, poprawa bazy rekreacyjnej turystycznej gminy Mroki. Łączne nakłady finansowe na rozwiązanie w 2018 roku 1 400 000. To są te zmiany, to też mam do mnie. Na 18 to będą, to może skateryfizować, wiecie, to będzie. Na razie na rzecz. Bardzo proszę. A zawsze można napisać. Oczywiście. Po raz drugi. Wiem, że jesteście zmęczeni, ale po raz drugi przystąpiliśmy do przetargu na zagospodarowanie tego miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Chojnie, czyli do, mówiąc bardziej prostym językiem, do budowy pomostów pływających, zagospodarowania terenu plaży w Chojnie. W tym drugim rozdaniu pojawiła się jedna oferta. Jej kwota to ponad 1 300 000 zł. To jest kwota, która bliska jest kosztorysowi naszemu inwestorskiemu i tak naprawdę w opinii projektanta realna, w związku z tym, żeby umożliwić sobie wykonanie tego zadania. Przypomnę, że w pierwszym przetargu żadnej oferty nie uzyskaliśmy, a właśnie to jest ostatni moment, żeby znów w tym roku to zadanie wykonać, bo jeśli nie rozstrzygniemy tego postępowania, to znów nie zdążymy z budową do sezonu, czyli do 1 lipca, a nie będziemy chcieli budować pomostów na zimę, w związku z tym o kolejny rok właściwie by nam się tutaj sytuacja przedłużyła. Natomiast póki co te środki potrzebne na podpisanie tej umowy chcemy zdjąć z tego drugiego etapu budowy ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty. To nie zagraża oczywiście temu postępowaniu na ten etap pierwszy. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Panie skarbnik, panu burmistrzu. Jest, ale taki mały. Jest dyskutant. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, w związku z tym, że prowadziłem burzliwą dyskusję na Facebooku z panem sołtysem Chojna, to chciałbym teraz jakby rozwinąć tą dyskusję tutaj na forum rady. Oczywiście pomosty w Chojnie robione być muszą. Oczywiście jestem, chociaż pan przewodniczący, pan sołtys mi mówił, wątpliwości miał jakieś, jestem za tym, żeby ośrodek wypoczynkowy w Chojnie i plaża tętniła życiem. Natomiast fakt, że trochę zastanawiają koszty drugiego przetargu. Pewnie takie muszą być, chociaż chciałoby się, żebyśmy jeszcze spróbowali trzeci przetarg ogłosić i zobaczyć, może się znajdzie oferent skorzystniejszy. Natomiast faktycznie to, co pan burmistrz teraz powiedział, może być problem z terminem realizacji tej inwestycji. Ale w związku z tym, że toczyliśmy i to nie ja wywołałem tą dyskusję na Facebooku, to podłączali tam się dyskutanci, którzy również mieli obiekcje co do robienia tych pomostów za taką kwotę. No i nie wiem, czy się nie zastanowić jeszcze nad ogłoszeniem trzeciego postępowania, ale myślę, że czas może na to już nie pozwolić. To już przyszły rok wtedy wchodzi w grę, tak jak pan burmistrz mówił. Właśnie chciałbym, żeby pan burmistrz ewentualnie wyjaśnił, czy jest taka jeszcze możliwość trzeciego przetargu, żeby zdążyć do lipca, czy już nie ma takiej możliwości. Bo środki oczywiście możemy przerzucać, ale aczkolwiek ta kwota 1 400 000 jest kwotą jakby dla takich osób prywatnych i nie fachowców, jest kwotą wysoką. Dziękuję. Pytanie padło, tak? Czy panowie burmistrzowie widzą, że jakąś możliwość, szansę, że to po pierwsze będzie można w ogóle zrealizować takie postępowanie, a później budowę jeszcze przed sezonem letnim, czy już nie ma takich szans? Tak, że te pomysły są tragedią. Dziękuję. Jeszcze jest pytanie kolegi Janusza. Ja w podobnym tonie co kolega Jurek Śląski.
mimo że siedzę obok Jarka i mówimy na ty, to mam, mam tutaj podobne wątpliwości jak kolega Jurek. Proszę panie burmistrzu powiedzieć, co wchodzi w zakres tych prac? Czy to jest wymiana samych pomostów tylko, czy jeszcze jakaś infrastruktura ma powstać brzegowa? Czy... Bo to jest bardzo duża wada, jak kolega Jurek mówi w rozumieniu inwestora prywatnego, prawda? Że no mnie po prostu przeraża. Liczyłem, że po 100 tysięcy, może 90 tysięcy, a ci mamy pół. Nie, przepraszam, 2 miliona było za budżecie. A tutaj się okazuje, że ta kwota jest naprawdę, że to jest bardzo duża. Czy to jest spowodowane koniunkturą w budownictwie, w ogóle w tym, co się dzieje i wzrostem cen? No. Ale ogólnie proszę wytłumaczyć zakres prac w ogóle, które będą wchodziły. Ja ci mogę powiedzieć. Za duży metraż? Nie, bo teraz nie możemy zmienić. Długości tych pomostów, zakresu, wszystko określił przetarg, prawda? Co w ogóle wchodzi w zakres tej nazwy tutaj, która mieści się pod pojęciem remont pomostu. I pomosty całe. Czy pan może szanowni państwo, żebyśmy byli precyzyjni, to faktycznie o tym zakresie powiemy, nie wiem, czy przyjdzie ktoś z pracowników, tak? No to proszę. A ja odpowiem może jeszcze tutaj koledze Jurkowi. Moim zdaniem, no co się może stać? Jest oczywiście takie ryzyko, jak wspomniał burmistrz Dobrze, że takie, że ta firma się teraz będziemy ogłaszać kolejny przetarg, to na ten sezon nie zdążymy, świat się nie zawali. Powiedzmy sobie to uczciwie, tylko no, albo będzie to już po sezonie, albo będziemy na przykład realizować, nie wiem, rozpiszemy to jako na przykład wieloletnie zadanie i będziemy realizować w przyszłym roku, to raz. Dwa, faktycznie ta kwota nas też zaskoczyła, szanowni państwo, chociaż liczyliśmy na większą konkurencję, a może tak, że może w tym roku się uda, że będzie większa konkurencja i no bo kosztorysowo to pewnie to co mamy ustalone z projektantem, to tutaj się chyba wiele nie różni, nie rozjechało się. No, kosztorys opierał na 1 200 000, my mamy 1 400 000, tu są pewnie nadzór i tak dalej. No same pomosty, słuchajcie, głównie tutaj koszt ważą same pomosty. Zrobienie, wykonanie od podstaw nowych pomostów, to są pomosty tej technologii pływająco, takiej też na stałe zamontowane. Szersze pomosty dotychczasowych, no bardziej rozbudowane. No i tak to wyszło, ale no proszę jeszcze. Pomostów wydaje się, że jest tam dużo, bo są jeszcze takie poprzeczne pomosty, no nie wiem, czy aż tyle musi być. Nie ma, to już tłumaczę. To trochę Las Vegas. Nie, w tym projekcie, zgodnie z ustaleniami, które kiedyś z Komisją Kultury na miejscu tam czyniliśmy, z którymi zresztą bardzo się nie zgadza pan Jarek, jak pamiętam, tam uznaliśmy, że żeby ten projekt był skromniejszy, to nie będzie tego poprzecznego pomostu. Jego nie ma. Są tylko pomosty te takie teokulne, według tego samego wzoru tak naprawdę wychodzimy tam ileś centymetrów tylko głębiej. Natomiast no tego jednego, w środku tego poprzecznego. Tak, zewnętrzny jest. Czyli mamy to Obalone. Tak? Pomosty są szersze, no ale to już jest kwestia i bezpieczeństwa i pewnych zasad budowlanych, bo muszą być szersze. Pomosty są, jak pan burmistrz powiedział, w technologii pomostów pływających. To znaczy to jest konstrukcja stalowa wypełniona w środku styrodurem. Na wierzchu jest powłoka z drewna takiego, które no, gwarantuje, że po dwóch latach nie trzeba będzie wymieniać tej powłoki. Są takie trapy specjalne łączące brzeg, w związku z tym, że poziom wody się zmienia, to one się dostosowują do tego poziomu wody. Są kotwiczenia tych pomostów, które są wymagane przy tego typu technologii i tam naprawdę nie ma żadnych cudów specjalnych. No takie są koszty. Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu, to tylko i wyłącznie są tam dodatkowe elementy placu zabaw. Są jakieś dwie takie zjeżdżalnie do wody, no ale to tak naprawdę jest tam parę procent tej inwestycji. No tak to wygląda. Jak mówię, z mojego punktu widzenia, jeśli będziemy chcieli ogłosić
kolejny przetarg, to przed sezonem nie zdążymy, bo tam jeszcze musi mieć wykonawca miesiąc na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. To są procedury miesięczne, czyli tak naprawdę budowę musi skończyć do końca maja, a w czerwcu tylko i wyłącznie już uzyskiwać odpowiednie uzgodnienia. Czyli nie sądzę, żeby po procedurze następnego przetargu to było możliwe.